Cześć moi drodzy, witajcie ponownie na kanale Urbex Projekt. Słuchajcie, co wam dzisiaj pokażę. Wraz z Damianem postanowiliśmy odwiedzić pewien opuszczony dwór, lekko niszczejący, ale prawdopodobnie jeszcze w nim można coś fajnego zobaczyć. Właśnie przedzieramy się przez pokrzywy, jak widzicie, ale nareszcie dotarliśmy do naszego celu. Spójrzcie, tuż za moimi plecami znajduje się przepiękny, lecz niestety podniszczony już duchem czasu dworek. Jaki to jest dworek, oczywiście za chwilę wam powiem, ale najpierw krótkie intro i lecimy z tematem. Dobra moi kochani, doszliśmy już do miejsca eksploracji. Jak widzicie, naszym oczom ukazuje się, można powiedzieć, front tego budynku. Słuchajcie, to co cechuje ten dworek, to w zasadzie zdobienia, które widzimy nad wejściem, a mianowicie rzymskie cyfry, które wskazują na rok budowy tego dworku. I również na herbie możecie zauważyć wizerunek trąb. Z kim ten herb jest powiązany, oczywiście opowiem wam w środku. Jednakże teraz zobaczcie, jak to z zewnątrz fantastycznie wygląda. Obiekt jest naprawdę mocno zrujnowany, ale postaram wam się pokazać jego piękno w środku. Tutaj możecie już zobaczyć oczywiście pozostałości po ostatnich mieszkańcach, bo zapewne dwór ten pełnił rolę mieszkań. Ale jest ciemnica totalna. Oczywiście za chwilę wyciągnę lampę, bo nic nie widać. I tak jak ktoś powiedział, panuje tutaj niezwykła wilgoć i mnóstwo grzybu można się tutaj nawdychać. Dlatego my nie będziemy tutaj zbyt długo. O kurczę, zobacz jaki widok niecodzienny. Mroczna lala tutaj na schodach pilnuje wejścia, ale klimat robi niesamowity. Wow. Powiem wam, że panuje tutaj niezwykły chłód, ale i oczywiście mroczny klimat. Miejsce jest naprawdę niesamowite. Kochani, dobra, co tutaj widzimy? Od razu po lewej stronie, zobaczcie, mamy obraz ukazujący prawdopodobnie Maryję oraz Józefa. Jestem wręcz przekonany, że to jest ten obraz. No i dobra, nie wiem, czy uda nam się wejść do góry, bo zobaczcie, w jakim stanie są te schody. Być może wytrzymają, ale nie chcę za bardzo ryzykować. Dobra, wchodzimy, można powiedzieć, do kuchni. Kurczę, co tu jest? Zobacz. Ale meblościanka. Kredensik kuchenny, zobacz, ostał się, można powiedzieć, w bardzo dobrym nawet stanie. I nawet dosyć dużo wyposażenia. Tam widzę te osłonki na szklaneczki. Zobaczcie, nawet mamy wazonik z kwiatami. No jest tu troszkę wyposażenia, tak wszystko jest powykładane na zewnątrz. Jakby ktoś czegoś szukał. Do otwierania konserw, nie? Prawdopodobnie. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Powiem wam, że czuć się jednak tutaj wilgoć w powietrzu. Kalendarz 2003 rok. No i super kosmetyki, zobaczcie. Bond i korsaż. Kurczę, pamiętacie na pewno, jak wasi ojcowie Bondem się wysmarowali. I spójrzcie, tam kolejna ikonka jakaś na parapecie. Jest Matka Boska, dzieciątko. Tak, jest Matka Boska. Jest również sztuczny bukiet. Ale zobacz, wersalka tutaj zarwana, ale jest. Zielona, PRL-owska wersalka. Szkoda, że te okna wszystkie pozabijane są deskami, nie? Bo światło w ogóle nie dociera do środka. No widać, te deski są świeże, także dlatego mogło być widno, a teraz już nie. Dobra, tu mamy kolejny duży pokój. Tam u góry. Spadło. Ale tu jest wilgoć, ja pierdzielę. Tutaj w ogóle kurzu nie można wznosić kurzu, bo pełno wilgoci, nie? Ale zobacz, jaki kredens. Cały przeszklony. Powiem ci, że tu nie ma czym oddychać, nie? Cały pop. Zobacz, jak ten pył się unosi w powietrzu, widzisz? I my to wdychamy. Ja nie mogę. Tego maski.
ale zobaczcie, jak ten kredens wygląda. Krzyż od lichtarzu i oczywiście kolejne święte obrazki. Figurka Matki Boskiej i figurki prawdopodobnie z Lichenia na wodę święconą. Zobacz, tam na drewnie widać jakiś obrazek. Jeleni żubr prawdopodobnie. Faktycznie Licheń. To są z Lichenia, nie? Na wodę święconą. Najprawdopodobniej. Ale nie, no naprawdę powiem ci, robi to niesamowity klimat, nie? A tu zobacz, mamy tylko jedną taką szafkę z pierdółkami i na końcu pokoju mamy makatkę. Nie będziemy chyba tam głębiej wchodzić. Spójrzcie tylko na ten żyrandol, że on się jeszcze tutaj trzyma, nie? Na tym wszystkim. Zobacz, jaka tu jest wilgoć, w ogóle grzyb jaki, nie? Kochani, zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje. Ja nie mogę. Grzyb rozkłada ten dwór. Dobra, wychodzimy, opuszczamy to pomieszczenie. Trzeba będzie się zaopatrzyć chyba jednak w maski. Wchodząc do takich właśnie pomieszczeń, nie? Dobra, jak myślisz, gdzie teraz pójdziemy? Tutaj? Tutaj. Pojedziemy w lewo. O, ależ tutaj śmierdzi. Fu. Tu chyba była łazienka jakaś czy coś, bo same takie zapachy właśnie łazienkowe, nie? Jakby kanalizacja. Zobaczcie, tutaj również mamy poschnięte rośliny. Zobacz, co tu się dzieje na ścianie. No kwiat ledwo dyszy, ale może jeszcze by to odratował, nie? Zobacz, co tu się dzieje na suficie. Wszystko, wszystko aż jest wybrzuszałe. Nie wiem, czy wy to widzicie, widzowie. Chyba nie ma sensu na kamerze wchodzić. Bo spadniemy z powrotem na dół. O kurczę. Ale drapie w gardło, nie? Tu kolejny pokój. No i co mamy? Tylko jakąś wersalkę. Elementy lampy i porozrzucane ciuchy. No i starego typu fotele niestety. Powiem ci, że chyba nawet miałem podobny fotel z takim wielkim oparciem. Wygodne były. Tu już zobacz, tu już tak tego kurzu nie ma, nie? Nie widać tyle. Nie ma, nie ma. W powietrzu się tak nie unosi. Dobra, lecimy dalej z koksem. Tu mamy pomieszczenie kuchni. O, zobacz, nawet jest akwarium małe. O. Jest małe akwarium, troszkę talerzyków się zachowało. I stare oczywiście meble kuchenne. Ty, zobacz. No, białe pająki, nie? One się tak robią właśnie. Jak długo wiszą i nie wiem dlaczego tak jest spowodowane, że one się robią białe. Muszę to kiedyś poczytać, wiesz? Kaput chyba no. Są pleśń. Ich ale pełno ich jest, zobacz. Trzeba będzie przepukać gardła po wyjściu stąd. Dobra, mamy kolejny pokój. Co tu się dzieje? Masakra. Oczywiście szukam jednego pokoju. Ciekawe czy go znajdę. Jest to bardzo specyficzny pokój, ponieważ cała ściana w tym pokoju jest wyłożona ślimakami. Ale zobaczcie. Kolejna szafka i stolik, na której stoi telewizor. Jeszcze nie aż taki najgorszy. Jeszcze stoi. Ale tu już czuć taki zapach jakby spalenizny, nie? No. Zobacz. Wędzarnia taka, nie? No. Zobacz, co tu się dzieje w ogóle, nie? Ja pierdzielę. Stare łóżko, zawilgociałe. I spójrz, telewizor jest cały czas podłączony do prądu. No faktycznie. Nie jest odłączony. Chyba, że to nie jest kabel od telewizora. Chyba jest, bo idzie spod niego. Dobra, ja tutaj nie będę w ogóle grzebał. Dotykał tego wszystkiego. Ale przechodzimy dalej. Mamy kolejny pokój. Ale ogromna szafa, zobacz. Jaka biała, co? W pleśni cała. Ja cię kręcę. A może z drugiej strony jeszcze jest wejście do dworku? Nie? Możliwe. Ja nie mogę. Co tu się dzieje w ogóle? Zobaczcie na te płaszcze. Kożuchy. Ty, tu jest portret jakiegoś kaprala. Zobacz. Widzisz? Być może mieszkał tutaj, nie? W tym dworku. Raczej tak.
Masakra. Tutaj zobaczcie, figurka bez głowy. Niestety gdzieś straciła tą głowę. Leży obok chyba, co nie? Nie. Tak, leży obok. Zawinięto w pozłotko. Ale tu jest naprawdę szokujący klimat. Tu jeszcze jest obrazek ze ślubu. Ten sam pan? Myślę, że tak, że to jest ta sama osoba. I bardzo ciekawa kobieta. Dobra, tutaj już nic nie ma więcej. Jestem ciekaw, gdzie jest ta ściana, którą chcę ci pokazać. Czy pominęliśmy jakieś pomieszczenie? Jeszcze chyba jedno było. Nie wiem. Tylko. Nie, no tu nic nie ma, tu jest tylko regał ze słoikami. No to u góry jest ta ściana. Kurczę. Myślisz, że da się wejść do góry? Tylko tam jeszcze. Już jest ciepło. Tylko tam już trzeba będzie uważać, nie? Tu są podwójne stropy, mi się wydaje. Ten sufit, plus tutaj u góry normalne deski. Tu jest mocno, widać, to jest mocno. Tu są dechy, także. Raczej nie spadniemy. Spójrzcie, co tu jest. Pan samochodzik czerwony i książka z Pitagorasem przez gimnazjum do klasy drugiej. Dobra, to myślę, że spróbujemy tu w lewo, chociaż zobacz, jak to jest zarwane, tu przy samej krawędzi, przy ścianie samej. Ugina się? Nie. Dobra, przejdź pierwszy, potem ja. Dobra, jestem. Tu jest ten zarwany pokój cały, co? Mhm. Piec. O kurczę, co tu się stało? Piec jak siadł, to zarwał resztę. Co tu się wydarzyło? Masakracja. Jest masakra, ale mamy tutaj jakieś stare fotele i ogólnie panujący bajzel, ale zobacz, jaki wielki klosz od lampy, nie? Klosz i obok zaraz kosz. Kosz. Wspomniany wzorzec. A tu jest zejście z drugiej strony schodami. Czyli tu musi być chyba jeszcze jedno. No teraz tu będzie wejście w ogóle, nie? Pewnie, że te drugie. Dobra, tu mamy jeszcze. Jakieś pomieszczenia? No, mamy pokój zielony. Dobra, tu mamy jakieś meble, pozostałości po dawnych mieszkańcach. Ogólnie, jak możecie zauważyć, syf totalny. Mnóstwo kartonów i okropny bałagan. Ale tak to wygląda, jakby się tutaj gościli, nie? Jacyś menele, bezdomni. Ja cały czas szukam tego jednego pokoju, który chciałbym ci pokazać. Tam jest pewnie wejście na strych do góry. Sprawdzimy sobie to później. Ale mamy tutaj jeszcze pomieszczenia, nie? Tu kolejny samochodzik. Tu podłoga również się zarywa. Delikatnie stąpamy. Tutaj latają osy, trzeba uważać. Może gdzieś tu jest gniazdo. Chociaż tylko jedną osę widzę. Jest już więcej. Pszczoły. Pszczoły? No, bo większe są. Tu była raczej kuchnia.
Sami widzicie, że wszystko jest wykafelkowane i ostał się jedynie wózek dziecięcy. Co mamy po tej stronie ciekawego? Nie wiem, co to było. Czy jakiś pokój, czy kantorek? Ogólnie składowisko, nie? Wszystkiego. Ale zobaczcie, że telewizor imitujący płaski ekran również pozostał nieruszony w tym miejscu. Dobra, tu jest ta ściana, którą chciałem ci pokazać. Moi drodzy, nie wiem, czy widzieliście, ale można tak zrobić, nie? Ogólnie. Okleić całą ścianę muszlami od ślimaków. Nie wiem, czy nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, naprawdę. Ja myślałem, że ci chodzi o żywe ślimaki, nie, żeby weźmy na całą ścianę. Zobacz, jest normalnie cała ściana oklejona ślimakami. No. I powiem ci, że głównie dlatego ludzie przyjeżdżają tutaj robić zdjęcia, nie? Bo fajnie to wygląda. No i kto to w ogóle miał taki pomysł, nie? Nie. Tu kamienie? Kamieniami wszystko? A nie, to też są muszle, nie? Chociaż pomieszane jest. Kamienie. Pomieszane. No. I zobacz, z oryginalnym napisem. Fabryka pieców kuchennych Jawor. Powiem ci, że pierwszy raz widzę napis na drzwiczkach od pieca. No jest niesamowita sprawa. Zobaczcie, moi drodzy widzowie, mamy tutaj przejście dalej, taką fajną zasłonką oddzielającą pomieszczenia i kalendarz z 2013 roku. Pomyślcie sobie, że jeszcze w 2013 roku prawdopodobnie ktoś tutaj mieszkał, ale dlaczego to miejsce jest aż tak mocno zniszczone, tego naprawdę nie wiem. Miejsce naprawdę robi wrażenie, zwłaszcza te ściany oklejone ślimakami. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim czymś na urbexie i w ogóle w opuszczonych miejscach. Naprawdę coś niesamowitego. Ale tu jest ciepło, nie? Poddasze. Klimat naprawdę dosyć ciekawy. Dobra, tutaj co mamy? Przechodząc dalej. Kurczę, nie wiem, czy to stąpać, bo zobacz, jak tu wszystko się zarywa, nie? Pokażę wam tylko tak z daleka. Nie będę aż tam do samego końca podchodził. Bo to wszystko może praktycznie runąć. Ale zobaczcie, mamy regał z książkami. Spróbuję wam to przybliżyć. Mamy regał z książkami. Obraz na ścianie. Również w tamtym miejscu, najbardziej oddalonym, wisi sobie półeczka. Tu jeszcze możecie zobaczyć sztuczne kwiaty. Aż dziwne, że te kwiaty tutaj pozostawili dawni mieszkańcy. Zobacz, jak to wszystko spada tam na dole. Normalnie masakra. Widać na prześwit wszystko, nie? Tak jest. Naprawdę straszne miejsce. No. Wieś rogi po opie? Nie, taka kiedyś była moda, nie? Że gałęziami się zrobiło ściany. Jak ktoś nie mógł mieć rogów, to sobie gałęzie wieszał. Lakierowane. Ale naprawdę jest tutaj rozpierdziel totalny. Jeszcze raz wam pokażę tą ścianę oklejoną ślimakami, bo to jest naprawdę ewenement. A to jakieś grzyby są, nie? Te chumy przyklejone. No, ewenement na urbexie. Kochani, ogólnie wam jeszcze tego nie mówiłem, ale dowiedziałem się, że dwór ten pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, a w zasadzie został wybudowany lub przebudowany na miejscu starego w 1917 roku dla niejakiego Stefana bodajże, Grobickiego, nie jestem pewny, czy to był Stefan, ale na pewno Grobickiego. Herb, którego wizerunkiem są trąby, właśnie należał do Grobickich. Dobrze mówię? Tak, Stefan. Tak, Stefan Grobicki. W 1917 roku dworek ten właśnie został rozbudowany dla Grobickich i można powiedzieć, że praktycznie do II wojny światowej chyba bodajże dwór ten był w posiadaniu kolejnych właśnie potomków Grobickich.
Następnie oczywiście przeszedł w inne ręce, innego właściciela. Niestety na tą chwilę wam nie powiem, kim był ten właściciel. No i ostatecznie zapewne, jak już się domyślacie, jak większość właśnie dworów w naszym kraju, zostaje po prostu przejęty przez PGR, zostają utworzone mieszkania, być może socjalne, być może PGR-owskie. Miejsca te są zazwyczaj zaniedbywane, nie są remontowane i kończą właśnie w taki sposób, jak teraz widzicie. No niestety, dach się zawala, stropy się zawalają, wszystko tutaj niszczeje. Jest tutaj mnóstwo grzyba i pleśni, dlatego za chwilkę wychodzimy z tego miejsca. A jeszcze tutaj nie byłem. Jest jeszcze jedno pomieszczenie. Również, można powiedzieć, jest tu graciarnia. Zobaczcie, małe krzesełko tam w rogu, dziecięce. I tu kolejny kuchenny kredens, można powiedzieć. Dziecięca wanienka, a więc z pewnością mieszkały tutaj dzieci. Po ciemku mogłoby tu być niebezpiecznie. Dobra, myślę, że na strych chyba nie będziemy się przemieszczać. Wydaje mi się, że zejdziemy tam tymi schodami na dół. Myślisz? Wtedy wyjdziemy na drugą stronę pałacu. No w sumie tak. No to jest jakieś osobne mieszkanie, wiesz? Chyba. Bo stąd nie ma przejścia dołem nigdzie więcej, tylko są jedne drzwi tu. Do wyjścia jakiegoś. Co, to jest to samo miejsce? Nie, to jest inne. Ale w jednym po prawej są gałęzie. Co są? Po prawym pokoju są gałęzie, a po lewej jest kuchnia. Jeszcze są jakieś miejsca. Nie widzę, bo jest ciemno. Dwa pokoje są? Bo jest ciemno, nie widać, kurde. Kolejny pokój pełen gratów. Ale jest tutaj naprawdę pleśnie i wilgoci, nie? Masakra. Strasznie. Moi drodzy, tak zawilgoconego miejsca jeszcze w swoim życiu nie eksplorowałem, można powiedzieć. Kolejna jakby kuchnia. Żerandol jeszcze jest na swoim miejscu. I tam oczywiście sztuczne bukiety na szafie. Nie, to była ewidentnie kuchnia. Wszystko jest tutaj jeszcze wykafelkowane. Zobacz, jest tu jakby piec wbudowany w ścianę. Odchodzi od niego rura. No, do grzania? Nie. O, komik to sobie taki zrobił, nie? Mhm. A tutaj co mamy? Bardzo wąskie wejście. O kurczę, ale przewrócona szafa wielka. Naprawdę tragicznie to wygląda. Ale na ścianach, zobacz, ostały się jakieś sztuczne kwiaty jeszcze. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Żyrandol. Trochę nowocześniejszy. O kurczę, zobacz, portret kobiety. Zobaczcie, moi drodzy. Jest portret kobiety, która zapewne tu mieszkała. I poniżej jeszcze zdjęcie. Możliwe, że jak była jeszcze młodsza. Albo jej córki. Albo jej córki, dokładnie. No i niestety również tutaj uschnięte roślinki. I ogólnie wszędobylski bajzel. Porozrzucane papiery i pełno innych śmieci. Dobra. Wycofujemy się. Wycofujemy się. Widzimy się na zewnątrz budynku. Ok, moi drodzy, to by było wszystko w tym odcinku. Pokazaliśmy wam najciekawsze rzeczy w tym dworku. Jak widzieliście sami, jest on naprawdę mocno zniszczony. Wewnątrz panuje naprawdę dużo wilgoci oraz grzyba. Coś czuję, że delikatnie będą nas drapały gardła.
trzeba będzie po prostu sobie je opłukać. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jak zawsze zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz oraz zasubskrybujcie ten kanał. Pozdrawiam swoich oczywiście patronów. Dziękuję Damianowi. Dziękuję Damianowi za towarzystwo w tej eksploracji. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.